Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na filmie, w którym poruszę temat map Google. Wykonamy sobie ćwiczenie trzecie, wizytówka firmy. W mapach Google dodaj wizytówkę firmy w nawiasie bez weryfikacji, czyli będziemy chcieli dodać jakąś wizytówkę. I teraz zobaczcie, jak to się robi. Wpisujemy sobie w przeglądarkę mapy Google. I tutaj jak wpiszemy sobie w przeglądarkę, klikamy sobie taki link. Pojawią nam się mapy i oczywiście, żeby dodać wizytówkę, klikamy sobie zaloguj się, czyli logujemy się na własne konto, wpisujemy sobie oczywiście hasło, no i zaraz już będziemy zalogowani. Następnie tutaj w lewym rogu mamy tutaj trzy kreseczki, możemy troszkę powiększyć i klikamy sobie te trzy kreseczki i szukamy sobie dodaj swoją firmę. Będziemy chcieli stworzyć firmę. No i tutaj mamy tworzenie profilu takiej firmy. Oczywiście zaczynamy od nadania nazwy tej firmy. Ja sobie wymyślam firmę Informatyka z sercem. Na przykład taką nazwę i ona zajmuje się, czym może się zajmować? Usługami informatycznymi. Zobaczcie, że jak wpiszecie pierwszą literkę, to pojawi wam się, czym się może wasza tutaj firma zajmować. Ja oczywiście będę dopisywał cały czas usługi informatyczne i wybieramy sobie usługi informatyczne. Klikam sobie dalej. Czy chcesz dodać lokalizację, którą klienci mogą odwiedzić, na przykład sklep lub biuro? Oczywiście, że tak. Chcemy, żeby taka lokalizacja poszła. No i teraz chcemy wpisać adres. My wpiszemy sobie adres następujący, niech to będzie Kraśnik. Chociaż tutaj jest ulica i numer, ale my chcemy dać Kraśnik i chcemy dać ulicę, no dajmy sobie Generała Sikorskiego. 25. No i tutaj zobaczmy, czy taka ulica została znaleziona. Mamy tutaj, zobaczmy, czy tutaj będziemy mieli. Tak, tutaj mamy, zobaczcie, jak podświetlimy sobie ulica Generała Władysława Sikorskiego 25. Tutaj miejscowość nam wyszukało Kraśnik, kod pocztowy mamy właśnie taki, tutaj nam zlokalizowało. No i teraz szukamy sobie, klikamy sobie dalej. Czy oferujesz dostawy lub świadczysz usługi w domu albo firmie klienta? Możemy zaznaczyć oczywiście tak albo nie, w zależności czy dojeżdżamy. My sobie na przykład klikamy, że nie. Klikamy sobie dalej. No i tutaj oczywiście podajemy numer kontaktowy, tak aby tutaj dodać nasz kontakt. My sobie wpisujemy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oczywiście dlatego, że nie chcemy, żeby ktoś do nas dzwonił. No i aktualny adres witryny, no możemy kliknąć jakąś witrynę, albo możemy, że jeszcze nie mamy takiej witryny. No i mamy dalej. I oczywiście on tutaj pracuje. No i teraz wybierz sposób weryfikacji. My oczywiście tej weryfikacji nie będziemy robić, dlatego że no tutaj stworzyliśmy sobie firmę fikcyjną, ale gdybyśmy oczywiście chcieli taką firmę prawdziwą zrobić, to oczywiście klikamy sobie zadzwoń. Tutaj oczywiście mamy też inne formy, które możemy zrobić, ale w taki sposób to się robi. No i teraz gdybyśmy oczywiście potwierdzili, że taka firma istnieje, no to oczywiście dalej moglibyśmy dodać sobie wszelkie dane dotyczące tych firm i tak to tutaj to by wyglądało. Możemy oczywiście wpisać, jakie dane możemy tutaj dodać. Możemy zaktualizować informacje o wizytach online, możemy zaktualizować godziny otwarcia, możemy dodać wpisy związane z pandemią COVID i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj w taki sposób wykonujemy to ćwiczenie. Także jeżeli chodzi o tą lekcję, to by było na tyle. Dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam powodzenia.